Nie będę się koncentrował na jego grze. Grał dzisiaj na pewno lepiej niż jego ranking. Jego piłka była bardzo niewygodna dla mnie. Nie, cały mecz miałem problem z jego graniem tak naprawdę. Natomiast w pierwszym secie poradziłem sobie znakomicie. W drugim secie też przełamałem na początku, potem dałem się odłamać i trochę zgasłem, też trochę miałem problemy zdrowotne, natomiast to akurat myślę nie było przyczyną porażki. Myślę, że bardziej była końcówka trzeciego seta, gdzie wszystko było blisko i zagrał od 5-5 naprawdę nieprawdopodobne piłki, naprawdę wyciągnął genialne zagrania, więc zasłużył na zwycięstwo. Niestety przykro mi, że tak się potoczyło, walczyłem do końca, dałem z siebie wszystko. Dużo grałem ostatnio, teraz muszę odpocząć, zresetować, potrenować i walczyć dalej. Pod koniec trzeciego seta często powtarzałeś nienormalne, nienormalne. O co dokładnie chodziło? Nie mogłem uwierzyć w kilka zagrań po moich dobrych zagraniach. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć i też cały czas walczyłem ze sobą, jakby, żeby się zmusić do jeszcze większego wysiłku.